I'd just like to say that when you understand that last presentation with the numbers, then when you have 10 active people that you personally sponsored, you can go the rest of your life and never sponsor another person because you're helping their people with their people, et cetera, et cetera, et cetera. The people who are recruiting to sell, their whole life, they're always looking for that next person because, you know, they keep dropping off all the time because they're not duplicating. To, co chciałabym wam jeszcze przedstawić, tutaj powiedzieć, to tak właśnie na tej prezentacji widzieli, że 10 osób, które jakby w marketingu powinniście znaleźć na początku, to są te osoby, które naprawdę w zasadzie tylko i wyłącznie będziecie musieli jakby zasponsorować w życiu, ponieważ cała reszta osób to przyjdzie jakby z ich polecenia, czyli ich przyjaciele przyjdą z ich polecenia, wy będziecie ich już nauczać i będziecie razem z nimi sponsorować, więc tak naprawdę tu nie musicie wielkiej ilości osób szukać do tego biznesu, tylko właśnie skupić się na tym, żeby znaleźć 10 takich poważnych osób, które będą z wami to robić. Questions. Wait, I have to go to the chat for the very beginning. Please give me a link to the app Don is talking about. Krzysiek, wysłałeś tego linka? Jest. Macie trochę niżej link do aplikacji starej. Do aplikacji nowej będzie inny link, także nie czekajcie jakby w tej starej aplikacji na nowe jakieś, nie wiem, materiały, które będą dostępne w nowej aplikacji, tylko będzie to już nowa firma, nowy link. Także po prostu obserwujcie, przychodźcie na Zoomy jakoś, to się dowiecie na pewno, kiedy ta aplikacja będzie dostępna. Would you tell them if you haven't already not to pay annually? You told them that. Okay. I'm understanding a little bit. Of course. I just reading in your mind, you know. To było powodem, że zająłeś się MLM-em. What was the reason that you started doing MLM? Well, you know, at the time, this was over 50 years ago, I owned an international house of pancakes, and a person that became a good friend that was a regular customer invited me to a meeting, and the first time I saw it, I got it. So I ended up selling the international house of pancakes, and I've been in network marketing ever since. On jakieś 50 lat temu, kiedy początkowo w swoim życiu prowadził taką restaurację, można powiedzieć, czy jak go tam nazwać, międzynarodowy dom naleśnikarski. Dom naleśnika, nie? Przyszedł do niego jego taki bardzo dobry klient i przedstawił mu MLM pierwszy. I on jak tylko to usłyszał, to od razu się w to zaangażował, jakby porzucił tą działalność naleśnikarską i zaczął działać MLM. The first, I mean, I just, like, the 4 years I had, I was open 24 hours a day, 7 days a week. I had 35 teenage employees. I had like 3 full days off in 4 years. So I know what it means not to own any of your life. Ja jak prowadziłem przez 15 years. You provided that 15 years? 4 years. Okej. Okay. Przez 4 lata jak prowadził tą naleśnikarnię, to zatrudniał ponad 35 młodocianych tak naprawdę pracowników, którzy obsługiwali tą naleśnikarnię. Działał na 24 godziny na dobę i w ciągu tych 4 lat tak naprawdę miał tylko 3 dni wolne, więc on dokładnie wie, co to znaczy prowadzić swój biznes i dokładnie wie, co to znaczy mieć swoje życie na własność w końcu. Yeah? This is it? All? Okay. Next question. Jak myślisz, dlaczego twoja książka 45-sekundowa prezentacja tak inspiruje ludzi? How do you think why your book 45-second presentation is so inspiring people? Well,
I'll give you the background on the book. I used what was the material in the book for 10 years. And I used to spend 3 to 4 hours with each new person, teaching them what became known as the napkin presentation so they could understand network marketing. I'll let you translate. Przed wprowadzeniem tej książki wyobraźcie sobie, że przez 10 lat próbowałam uczyć ludzi na tak zwanych prezentacjach serwetkowych. I te prezentacje, żeby im wytłumaczyć, to zajmowały mi dla każdej z takich osób 3 do 4 godziny, żeby dokładnie im wszystko wytłumaczyć. I was in Tucson, Arizona for my son's tennis, and I told Nancy that I couldn't do those presentations anymore. I just got burned out. So when we got back to the Northwest with 14 people in the room, I did the first recording of the napkin presentations, and then later did it again in a studio and condensed it to 1 hour. Więc kiedy ja miałam dwóch synów, którzy uprawiali tenis i musiałam z nimi jeździć na różnego rodzaju te imprezy i szkolenia i w ogóle, to jakby zaczęło to dla mnie być strasznie męczące, ponieważ poświęcanie temu takiej ilości godzin, no nie byłem w stanie tego zrobić, więc kiedy wróciłem jakby z południa, pojechałem na północny zachód Ameryki, wróciłem tam i zacząłem nagrywać te prezentacje i później przekazaliśmy te nagrania do profesjonalnego studia, gdzie oni skrócili to do bodajże chyba godziny, czy jakoś tak, że było to dostępne na takim nagraniu właśnie krótkim. Well, probably the smartest or luckiest thing I did in my entire life, besides Mary Nancy, I did not mention the name of the company I was with when I did the presentation. Ale prawdopodobnie największą zasługą tego wszystkiego było to, że ożeniłem się z moją żoną Nancy i jakby zrobiłem właśnie tą prezentację w postaci takiej, że można ją było komuś przekazywać. The tape got out into a lot of companies and within 3 or 4 months sold over 10,000 tapes. And from the tape, the book was written. And I've never ever had to even look for a publisher because they always come to me because the ratings are so high on Amazon, whatever. And now I have over 20 publishers and the books all over the world. Because it works. People that read it, they learn how to drive and duplicate. I to nagranie zostało szybko rozprowadzone pomiędzy różnego rodzaju firmy MLM-owe. Ponad 2000 firm właśnie używało tych nagrań, żeby szkolić swoich ludzi w MLM-ach. I później właśnie z tego nagrania została spisana ta cała transkrypcja do książki, która jakby zaczęła się ukazywać w różnych językach. Dzisiaj mam ponad 20 wydawców tej książki w różnych krajach i dlatego ona stała się tak bardzo popularna ze względu na to, że wielu ludzi po prostu zrozumiało po przeczytaniu tej książki, jak oni powinni jeździć tym pojazdem, jak poruszać się, jak działać w MLM-ie. My publisher in Australia told me he read the book 10 times and every time he read it, he actually learned something new because you keep reading at a different level. Wydawca z Australii powiedział mi, że on przeczytał tą książkę ponad 10 razy i za każdym razem, kiedy czytał ją, to uczył się czegoś nowego, ponieważ każdy, kto czyta ponownie książkę, odkrywa w niej jakiś nowy fragment, którego wcześniej nie zauważył. We have a lot of people now coming back, you know, because we have the Zoom calls on Wednesday and Friday, translated to Polish, Thursday in English. But, you know, the first 40 minutes or so, it's exactly the same each week. But people get more because they're starting to really understand it. And then, of course, the Q&A section is a little different every week. My teraz robimy te Zoomy, na których tutaj jesteście w środę i w piątki w języku polskim, tłumaczone na polski. I obecnie też prowadziliśmy Zoomy w czwartki, tylko i wyłącznie w języku angielskim. Właśnie kiedy ludzie też przychodzą na te Zoomy, to też nam mówią, że za każdym razem słyszą coś nowego, coś do nich nowego dochodzi.
Ta część pierwsza jest taka prezentacja, która to jest taka prezentacja, która w zasadzie się powtarza cały czas, natomiast ta druga część pytań i odpowiedzi zawsze coś nowego usłyszycie i możecie zadać też swoje pytania, więc na pewno coś nowego się nauczycie i to jest chyba też ta najwartościowsza część tego wszystkiego. Proszę. Next. Co poradziłbyś młodej osobie, która zastanawia się nad porzuceniem pracy i rozpoczęciu robienia MLM-u? What do you recommend to a young person who is thinking about closing her job or quitting from a regular job and trying to start doing MLM? What do you recommend? Yeah, that's a great question. First thing I would recommend is for her to keep her job, okay? I tell people that that's my number one recommendation. You got to have a job. There's no company in the world where you can start off starting in the first month and pay your mortgage, your car payment, your credit cards, put food on the table. Can't be done. You need the job unless you have a spouse that'll support you for till you get, have a big income or you have enough money in the bank to live on for a couple of years. Więc to, co ja rekomenduję, to jest bardzo dobre pytanie. Ja rekomenduję, żeby on zostawił tą swoją pracę, nie porzucał jej absolutnie, ponieważ nie zna firmy MLM-owej, w której robiąc MLM od dnia jednego, pierwszego, ta osoba zarobi duże pieniądze na to, żeby się wyżywić i utrzymać. Natomiast jeżeli nie ma właśnie albo kogoś, jakiegoś współmałżonka, czy kogoś, kto będzie ją utrzymywał, czy nie będzie mieć wystarczającej ilości oszczędności, które pozwolą mi na egzystencję przez jakieś 2 lata na przykład, to naprawdę trzeba znaleźć sobie pracę jakąś, taką jakąkolwiek, żeby tylko mieć za co się utrzymywać przez te pierwsze co najmniej 2 lata. You don't have to like the job, okay? Because you have a light at the end of the tunnel. You have a way out. What about all the people that don't have a way out? Nie musicie koniecznie lubić tej pracy tak naprawdę, ponieważ to nie jest tak bardzo istotne. Mając tą pracę, macie jakby światełko do wyjścia, światełko z tunelu, więc większość ludzi, jeżeli zobaczycie, nie znając MLM-u, nie ma tego światełka w tunelu. When I got started, Nancy, my wife, she supported the family for like 7 years while I was learning all this stuff. I zobaczcie sobie, że ja zanim zacząłem już zupełnie zajmować się MLM-em, to Nancy przez 7 lat wspierała naszą rodzinę poprzez to, że ona dalej prowadziła tą naleśnikarnię równocześnie. So with the app, the system and technology, you don't have to learn all that stuff. I zobaczcie sobie, że bez naszej technologii czy systemu naprawdę nie mielibyście się w stanie jak tego wszystkiego nauczyć. Hold on one second. I just got to talk to my son for one second here. Okay. You can talk to him. No, not answering. I hung up on him, so. Dad? Yeah, hey, Greg, I can't talk. What's up real quick? Oh, no, I missed your call. I just calling you back. Just call whenever. Okay, sounds good. Bye. Okay, that was quick. Okay. Tu ktoś pytał odnośnie nagrań. Tak, one są również na YouTubie, na naszym kanale. First Steps on Your Life. Możecie sobie poszukać i znaleźć tam też te wszystkie nagrania. Aczkolwiek niektóre są tylko nagraniami niepublicznymi, więc znajdziecie je tylko i wyłącznie na grupie. Question for Dawn. Say the keys to network business. Understand duplication, debt-free levels, multiplication, foundation. Read this book, tools. What else is important? Pytanie jeszcze jest po angielsku, pytanie dla Dona. Mówisz, że są kluczowe rzeczy w network marketingu, czyli rozumienie, duplikacja, głębokość, czy poziomy niżej, multiplikacja, fundamenty, czytanie książki, czy jakieś narzędzia.
Co jeszcze jest tak bardzo ważne? What is else the, important? Well, first of all, whatever what was listed, that's all you need. But let me explain again why duplication is so important. So things people haven't thought about. No dokładnie to, co tu napisałaś, to jest właśnie najbardziej ważne, ale chciałbym wam tutaj jeszcze dodatkowo coś powiedzieć na temat duplikacji, co jest w duplikacji tak bardzo ważne. Yeah, I have a huge organization in Europe, which is 7,000 miles from where I live, and people say, how do you motivate these people? And I say, I don't. The tools do the motivation. The book has self-motivators, and when you duplicate, you're going to motivate, and I'll explain that next. Ludzie często mnie pytają, ponieważ mam bardzo ogromną organizację w Europie tutaj, ponad 7000 mil oddalone ode mnie. Ludzie często pytają mnie, jak ja motywuję ludzi tutaj w tym samym biznesie moim. Mówię, że ja nie motywuję. Dlaczego? Bo narzędzia tak naprawdę robią to za mnie. Książka jest takim samomotywatorem. Jeżeli ktoś czyta tą książkę, to tam też znajdzie wiele różnych innych samomotywatorów. Między innymi też takim samomotywatorem nakręcającym każdego jest to, że zaczyna właśnie sponsorować i ktoś się pojawia w jego strukturze. See, when you duplicate, you're going down 3, 4, 5 levels deep, and someone in your downline sponsors somebody, and you wake up in the morning and look at your computer and see you have a new person, you are motivated. There isn't anything that you could do that will motivate you more than when that happens. I zobaczcie sobie, że jak zaczynacie mieć tą strukturę 3 do 5 poziomów niżej, ktoś zaczyna tam sponsorować gdzieś tam na głębokości i wy dowiadujecie się rankiem, kiedy otwieracie ten swój system, widzicie, że ktoś tam dołączył do waszej struktury. To jest najbardziej motywująca dla was rzecz, że właśnie tak coś się dzieje, że zaczyna się ta wasza organizacja powiększać, a wy po prostu śpicie, tak? A to wszystko się samo powiększa. These salespeople never get that motivation because they're just recruiting people and those people never build a downline. So there's nothing happening down there, so there's nothing to motivate them. Natomiast ludzie, sprzedażowcy, handlowcy, którzy sprzedają, tak naprawdę nie mają takiej samomotywacji właśnie w takiej postaci, ponieważ oni nie mają nigdzie duplikacji, nie mają tych poziomów niżej, które mogłyby ich tak nakręcać. Nie mają tej samomotywacji przez to, że właśnie mają te płaskie struktury, nie mają tej duplikacji w głąb. People are spending thousands of dollars going to listen to these motivational speakers to get motivated. And all that is what I call hot bath. And that means like when you get out of the tub, you will cool off. A week later, you've already cooled off. They don't, none of them teach you anything to do that could motivate you. I mean, it's really, really sad. It just does not work. Ludzie też często mają taką sytuację, że próbuje się ich motywować poprzez różnego rodzaju spotkania czy szkolenia motywacyjne i tak naprawdę tutaj nie ma tak głębokiej motywacji, ponieważ oni są może zmotywowani przez tydzień, dwa po takim spotkaniu, a później ta motywacja spada, więc to jest naprawdę bardzo smutne z tego tytułu, że często wydają pieniądze na tę motywację, a to im w ogóle nic nie przynosi żadnych profitów. And when you duplicate, you also have another word that's important called FOMO, fear of missing out, FOMO. Because every company, you have to make a purchase each month to qualify to get paid. And if you have a downline that's ordering products, you better make sure you make your order or you're not going to get paid. So that becomes the fear of missing out. Innym hasłem, które też jest ważne w network marketingu, o którym mówi Don, to jest FOMO, to jest taki proces psychologiczny, fear of missing out, czyli strach przed odrzuceniem jakby. I kiedy duplikujecie kogoś i mówicie mu, że musi jakby zakupy własne robić co miesiąc, żeby miał gwarancję tego, że dostanie prowizję z jego struktury, to ta osoba właśnie ma takie poczucie tego strachu, że jak przestanie zamawiać, to nie dostanie jakby swojego wynagrodzenia, więc to też jest znaczące, że takie FOMO występuje właśnie wśród ludzi, którzy rozumieją network marketing. Question.
question. Very often, bardzo często zadaję komuś tam pytanie. Mam często zadawane pytanie, jak mam dołączyć do jakiegoś programu bez znajomości produktów. Przecież ostatnio mam zadawane pytania, dlaczego nic nie mówisz o produktach? Przecież w MLM najważniejszy jest produkt. Lastly, she has very often questions asked by someone, how I should join your program, your project, without knowledge about products in that project. Because it is so obvious that if you are doing MLM, you should say something about products. Product is the most important part of MLM. This is the reason why how to answer those people. Well, that's really simple, because I don't care how good your products are, you got to know how to drive. If you don't know how to drive, you're not going to go anywhere. We get to talk about the products after you're through with the three steps, because we teach people how to drive first, then we show them the vehicle. If you show them the vehicle first, you're not going to duplicate. Let me tell you, you can build a business that way, but it's going to take you your whole lifetime doing it. If you want to do it in 3 to 5 years, you do it the way I'm teaching you. Po pierwsze, to jest bardzo odpowiedź prosta. Ja ci powiem o produktach, tylko najpierw, jak chcesz mieć same produkty, to ty nigdzie nie pojedziesz. Będziesz mieć ten wehikuł, ale nigdzie nie pojedziesz. Ja cię uczę, jak ty masz jeździć tym samochodem najpierw. Więc najpierw się naucz jeździć. Jak się nauczysz jeździć, to ci pokażę produkty i możesz sobie to potem już poznasz te produkty. To się nie masz co przejmować, że tych produktów nie będziesz znał. Natomiast jeżeli pokażesz temu komuś produkty, to uważaj, bo będziesz po prostu robił to przez lata, zanim zbudujesz tą wielką strukturę. A ja chcę cię nauczyć, żebyś to szybko robił, w ciągu 2 do 5 lat, żebyś ty miał swoje życie na własność, a nie żebyś się tylko parał sprzedawaniem produktów. See, when you make, use a product approach, a lot of times people are going to want to try the products first. And if they don't have an experience with it, then they're not going to do anything. We don't run into that. I'll explain that in a minute. I jeżeli ktoś pokazuje produkty, to ta druga strona zawsze myśli o tym, że ja to muszę spróbować, ja to muszę przetestować. I naprawdę to trwa lata, zanim ta osoba się przekona do wszystkich produktów, zanim to zacznie też i polecać innym i stanie się takim jakby ekspertem trochę w tej dziedzinie produktowej. Ja wam chcę zaraz powiedzieć, jak to wyeliminować. All businesses have overhead. Traditional business, you have to put up a building, you have to have inventory, employees, payroll, a lot of time. Okay. In network marketing, the only overhead we really have is we have to make a purchase of a product once a month. And if you don't do that, you don't get paid. Każda firma, oprócz takich firm MLM-owych, normalnie ma jakieś koszty miesięczne, czyli jakieś na przykład zapasy, magazyny, jakieś płace, koszty inne, wynajmu i tak dalej. Natomiast w network marketingu jedynym kosztem, jaki mamy w prowadzeniu tej działalności, jest miesięczny koszt zakupu własnych produktów. To jest jedyny koszt, jaki się ponosi w network marketingu. The overhead for the way I do the business is that, you know, when you get to the company and so forth, you know, you have to buy the product to be able to get paid. So anyway, I get them to start on one product, you know, and you know, they're not buying the product for the overhead. You know, that it satisfies the overhead. They're buying it because they want to own their life. Wait. I w każdym MLM-ie warto, żeby ktoś zrozumiał, że ten koszt, ten overhead tak zwany, ten koszt miesięczny jest tym warunkiem, że możecie otrzymywać tą prowizję. I nie kupujecie tego produktu jednego miesięcznie dlatego, że chcecie mieć ten koszt, tylko dlatego, że chcecie mieć swoje życie na własność. To jest ten powód, że ludzie zaczynają to rozumieć właśnie prawidłowo, że oni kupują jakiś jeden wystarczy produkt, który im jakby gwarantuje otrzymanie tej prowizji miesięcznej. Jeden produkt i to jest ten ich taki
maksymalny jakby koszt, który muszą ponieść. So when we sponsor someone, this person probably has never been in a health food store in their life, never taken a health product in their life, but they start taking this product because that handles their overhead. Within a week to 10 days, they're coming to us saying, gee, that is really good stuff. What's in it? And so forth. They're totally excited about it. Przeważnie, jeżeli ktoś dołącza do takiego biznesu, powiedzmy mojego, no to ma ten swój zakup miesięczny i zaczyna od jednego produktu i traktuje to właśnie jako ten potrzebny jakby koszt MLM-u i zaczyna go używać. I z biegiem czasu widzi, że ten produkt zaczyna faktycznie działać w jego życiu, jego, ma wpływ na jego zdrowie i przez to jakby zaczyna też chcieć nawet i inne produkty kupować sobie, bo widzi, jaka to jest wartość tego nawet samego produktu, który jest tym kosztem niby. If they're not on auto ship getting the product the same time each month and they forget to order it, within a week the experience they have now being out of the product is greater than when they went on the product. That's why I have people that have been with me for 25 years that are not building a business, but they order every month. They wouldn't be without the product. I najśmieszniejsze z tego wszystkiego potem jest to, że te osoby zaczynają kupować te produkty i powiedzmy, jeżeli miały autoship, tak zwaną dostawę taką automatyczną i w pewnym momencie coś poszło nie tak z tą dostawą, bo nie wiem, ona nie przeszła w danym miesiącu, oni przestają mieć dostęp do tego produktu regularnie, to widzą, jaka jest różnica, kiedy nie używają tego produktu, jak zmienia się jakby, nie wiem, ich kondycja w pewnym sensie i zaczynają z powrotem chcieć mieć ten produkt dla siebie, żeby tak dobrze się czuć. I dla wielu osób właśnie ten powód powoduje to, że oni są przez nawet i 25 lat razem z Donem ciągle kupują te produkty i nikt z nich jakby nie odchodzi od tych zakupów. So most companies send out a catalog with their product, but everything's on the internet now. But people like thumbing through the catalog and they start seeing different things. They say, gee, I got to try this, I got to try that, and so forth. They're actually selling themselves. You never have to sell them anything. Once they get excited about it and start looking in it, as they're making more money and so forth, they can afford it, you'll be amazed how much more they'll be buying each month. I osoby, które kupują sobie te produkty, bardzo często też firma dostarcza im katalogi produktowe lub sami są w stanie zobaczyć, co dana firma ma w ofercie. I wyobraźcie sobie, że jak ktoś jest zadowolony z jednego produktu, to zaczyna zaglądać i oglądać sobie jeszcze inne produkty i chcieć jeszcze inne kupować. I często właśnie ta osoba sobie sama sprzedaje te produkty, bo sama chce coś kupić. Wy jako osoby wprowadzające w ogóle wcale nie musicie im niczego sprzedawać, bo to one sobie same sprzedają. Question. Wait. Where we finished? Question for Don. Pytanie. Jaki największy błąd popełniają ludzie, którzy robią MLM? What is the biggest mistake that people are doing when they are doing MLM? Well, getting started, the biggest mistake is usually caused by the person that's teaching them how to do it. Because this is the biggest industry in the world where the blind are leading the blind. And if you have someone tell you to make a list of 100 names and you do it, you just made the number one biggest mistake. Największym błędem, jaki ludzie popełniają, to naprawdę jest w zasadzie błąd, który popełniają nauczyciele tych ludzi. To znaczy ci, którzy ich jakby wprowadzają do tego biznesu, ponieważ Don mówi, że to jest taka branża, gdzie ślepi prowadzą ślepych i na przykład taki nauczyciel, który wprowadza nowego, każe tej osobie zrobić listę 100 osób, do których on ma dotrzeć. See, that's what a sales manager tells a salesperson to do, because they throw up enough against the wall and they're hoping something's going to stick.
I to są właśnie te wskazówki przeważnie osób sprzedawców tak zwanych, którzy jakby dochodzą do pewnej ściany w robieniu tego biznesu i trzymają się kurczowo jakby tego działania, żeby jak najwięcej ludzi ktoś no, zdążył tutaj zrekrutować i wciągnąć do tego biznesu. See, probably everybody you know would love to own their life, but you don't go out and try to recruit, note the word recruit, a bunch of people getting started. You start with one. It's more important when you sign up that first person that you help them sponsor someone before you get someone else yourself. Ludzie uwielbiają jakby robienie network marketingu, ale ludzie nie powinniście w żaden sposób próbować zarekrutować, ani próbować szukać jakiejś wielkiej, ogromnej liczby ludzi do zarekrutowania tutaj, bo to nie o to chodzi. Powinniście przede wszystkim zacząć od jednej osoby i ją nauczyć, pomóc jej zasponsorować kolejne osoby, zbudować z nią te cztery poziomy niżej. Dopiero później zabierać się za poszukiwanie następnej osoby dla siebie jako tej kolejnej z tych 5-10 osób na początku. If you really want a list of names, just make a list of 5 names of your friends that you would like to help them become successful and own their life so they can go on a cruise with you next year. Jeżeli próbujecie, faktycznie jednak uważacie, że powinniście sobie zrobić jakąś listę, to może zacznijcie od listy 5 najbliższych przyjaciół, których chcecie tutaj zasponsorować do tego biznesu, w zasadzie których chcecie, żeby oni z wami pojechali na przykład na rejs statkiem za rok, jeżeli będą to robić z wami w nagrodę w tej firmie. Więc tak na to podchodźcie, że macie zrobić sobie jak już listę 5 takich najbliższych przyjaciół swoich. Question. Next question. Wait. Anna has question. Don, how do you meet a new person? What are you asking him? Name? Where is he from? What does he work? What are his dreams? Before you ask, do you think how to own your life? Don, co pytasz się kogoś, jak go pierwszy raz spotykasz? Czy pytasz go o imię, tak? Pytasz go, skąd jest, jaką robi pracę, czy to, gdzie pracuje, o czym marzy przed tym, zanim się go zapytasz, jak on chce mieć swoje życie na własność, jakich pytań dodatkowych. What are the additional, the first questions for the person? How do you do? Well, virtually everybody I meet is through someone I already have, you know, you know, the people that you sponsor, when you're duplicating, you're helping them get their people, et cetera, et cetera, et cetera, down the line. And you're always meeting new people through your own downline. And you got to know at least 10 people that want to own their life. My gosh, most people know 600 people and 99% of them don't like what they're doing. Okay. Czyli no, przede wszystkim nie musicie jakoś tak tych osób zupełnie obcych szukać, ponieważ większość z ludzi, jak Don to robi, to są przyjaciele czy jacyś znajomi tych osób, które już są. I właśnie popatrzcie sobie, że każdy z nas przynajmniej z 600 osób zna. Więc jeżeli w ten sposób będziecie podchodzić do tego, że będziecie tych ludzi spotykać poprzez poznawanie ich przez swoich przyjaciół, to będzie to dla was ułatwienie. But what are the questions to the new person? What should be the question, the first questions? Well, you don't need to ask them any questions because you already know them. They're your friends. Yeah, but the next ones. How do you talk with them? It's step one. How would you like to be able to own your life? Yeah, but you said for the very beginning that you have to make a connection before you ask the question. So what are the questions for connection? No, see, I don't get into that because that's strangers and I never talk to strangers about the business. Uh-huh, okay. I mean, he already has so many friends. Why does he want to go out and talk to strangers? Okay, Zdon mówi, że on w zasadzie w ogóle nie rozmawia z obcymi ludźmi, więc on poznaje tych nowe osoby przez te osoby, które już poznał, są jego przyjaciółmi.
i tak naprawdę on nie musi zadawać tych wszystkich dziwnych pytań, o które zwykle by się pewnie zadawało komuś obcemu zupełnie. Więc jeżeli nie macie takich bliskich osób, no to przede wszystkim musicie sprawić, by te osoby stały się przyjaciółmi waszymi bliskimi. No, po czterech pytaniach tego typu, jak tutaj wymienione, to nikt nie stanie się waszym przyjacielem, tak? Więc albo zaczniecie robić to zupełnie z przyjaciółmi i te osoby was doprowadzą do kolejnych osób w postaci takich ciepłych kontaktów i nie będziecie musieli z nimi rozmawiać, bo ta przyjaciele wam opowiedzą o nich i jakby ta łączność z nimi będzie bardzo prosta, albo będziecie musieli próbować kogoś znaleźć na tym zimnym rynku, ale to też się nie stanie po kilku pytaniach, tylko to musi jakby trochę potrwać, więc robienie tego na takim zimnym rynku jest o wiele trudniejsze i naprawdę o wiele więcej czasu wam zajmie, więc starajcie się poznawać zawsze ludzi przez swoich przyjaciół. Yeah, I met Adriana last April, and I would estimate now I've got about 2,000 friends because I've met her friends and then some of their friends and so forth. So you never run out of people to meet if you're, you know, working with the people you already have and talking to people you already know. You don't have to go to strangers. Więc zobaczcie sobie, że jak ja poznałam się z Donem w kwietniu, czy Don bardziej poznał się ze mną, to też on w zasadzie nie musiał znajdywać polskich jakby swoich nowych przyjaciół, ponieważ większość tych ludzi zostało jakby przeze mnie poleconych, czy potem przez kolejne osoby, jeden drugiego gdzieś tam dołączał swoich znajomych, więc to jakby się rozszerza taki, w taki właśnie sposób naturalny, nie gdzieś tam jakieś rekrutacje, jakieś próbowanie znajdywania jak największej ilości obcych ludzi z internetu, ich tylko pościągać, tylko właśnie poprzez przyjaciół, poprzez znajomości jeden drugiego. Hey, when you sponsor that first person, by the time you help them go 2-3 levels deep, you've already run into someone else that you can sponsor. You just never run out of people to talk to doing it that way. I tak naprawdę sponsorowanie jeden drugiego powoduje to, że nie musicie koniecznie szukać następnych ludzi, bo to wszystko się odbywa jakby z automatu przez to, że poznajecie nowych ludzi przez tych ludzi, których już tam macie. See, what he's talking about you have to do is that's if you're in recruiting people to sell. You're always looking for somebody new to sign up. You never have anybody to talk to through your downline. Ludzie, którzy są właśnie w sprzedaży, to dla nich jest właśnie tego typu podejście, że oni zawsze muszą zarekrutować kogoś obcego. Oni muszą pewnymi technikami, podejrzewam, te osoby zachęcić do tego, żeby one się zainteresowały tym tematem sprzedażowym, więc to jest właśnie typowe takie podejście dla sprzedażowców. Jak ja mam zadawać pytania, żeby kogoś obcego zupełnie znaleźć i jakby zachęcić do tego. Więc tutaj nie ma czegoś takiego absolutnie, bo tutaj poznajemy przyjaciół, kolejnych osób, kolejne osoby przez swoich przyjaciół obecnych. OK, next questions. Oh, this is the end of the questions. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Śmiało. Kto ma jeszcze coś mu się nasuwa to? Hey, let me ask Nina a question. Nina, pytanie do ciebie. She's been on this Zoom call, I think, every week since we started. Is she learning something new every week? Nina, ty jesteś praktycznie za każdym razem na naszych spotkaniach. Don się cię pyta, czy ty się faktycznie uczysz czegoś nowego za każdym razem, jak tu jesteś? Możesz ją odmutować, Krzysiek? Czy się nie da? Unmute her. Yeah, wait. Odmutuj się, Nina. Okay. Już jestem odmutowana. Już mówiłam do Adrianny, że zawsze coś nowego usłyszę, zawsze coś nowego się dowiem. Tak, tak. As she said to me, that every time she hears something new. Hey, that's good. Keep coming back. Yeah, she will. Yes. I mean, these calls, they range from, you know, we had like, I don't know. I tell you something. The story about Nina, how she interested one person from coffee. Restaurant, something like that.
opowiem historię, jak ty zainteresowałaś lifestyle'ową kartą w tej kawiarni. Aha, no dobrze. Okej. Okay? No, opowiedz. She was sitting in the coffee shop or restaurant, some kind of restaurant, and she was asking a waitress what is the job like, if she like it or not, and she said no, it's very hard and so on, and she said, so maybe you would like to know how to make it a little bit easier. If you would like to know something, just read the lifestyle card that she gave her. And if you want, just call me, something like that. And she said that she always going to that coffee shop to drink a coffee. And she said, maybe I will wait a little bit. Maybe I will not asking her once again for the very several days already for after that. But she will wait some time to ask her maybe in this time about yeah. Więc ona, Nina miała taką sytuację, że siedziała sobie w restauracji, tak? I z zamówiła kelnerka i rozmawiała sobie z nią o tak po prostu luźno i w pewnym momencie zapytała się, jak tam ta praca tej kelnerki, jak jej to idzie, ona, czy to jest trudne, czy ciężkie, to chyba musi dużo pieniędzy zarabiać, nie? I w ogóle ona mówi, że ona jej tak dużo nie zarabia, że ona w zasadzie, no ciężko, to ta praca jest ciężka, nie? I ty jej co wtedy powiedziałeś? Tylko co? Słodka. Ja się pytałam, czy ma, bo jest cudowna praca w słodyczach i jeszcze na pewno słodka wypłata. Aha. Tak. Słodkie ciasta i wypłata. Ona mówiła, że nie, no to ona jej dała tą kartę lifestyle'ową z tym tekstem, co jest w kroku pierwszym. I powiedziała, że żeby sobie co, żeby przeczytała i żeby najwyżej zadzwoniła. Żeby się z tym zapoznała i sobie odpowiedziała na pytania. Jak będzie miała ochotę, to żeby się odezwała. Okay, so she said to her that probably the work for you is very sweet because you are in the sweetest sweet branch, yes, because it's a coffee shop. So she said no, not at all, it's not so sweet, and she gave her the lifestyle card and said that if you would like to read it and think about this and you think that is interesting, just call me and this is the end of the story. It's working somehow, yes, so people are sometimes interested. Słyszycie mnie, Don? Słyszycie. Okay. Ja mam teraz pytanie. Jacek has a question. Załóżmy, że już 5 tych osób mam. 5 mm-hmm. czy 6, ileś tam, ile chcę. Ja w mojej firmie mogę mieć tylko 3 te takie odnogi, więc mogę mieć tylko 3 obok siebie. Mm-hmm. No ale i załóżmy, że pomagam temu pierwszemu, pomagam drugiemu, pomagam trzeciemu. I nagle ktoś do mnie się z tych starych, których ja kiedyś z nimi rozmawiałem, nagle się zgłasza, że on też by chciał, no bo jednak doszedł do wniosku, że dobrze by było. To wobec tego ja go też dopiszę, ale gdzie go mam dopisać? Pod którym z tych już moich, którzy już są? Mm-hmm. No, go wyjścia nie ma. He has a question regarding the some kind of different, not exactly multi-level plan, marketing plan, because she has only he has only possibility to sign up 3 person under him directly, and how he should sign the 4th and 5th person underneath of whom exactly? What do you recommend him? He has to give him away. He just don't. I mean, he still is the personal sponsor, right? And then he just places him under somebody. Mm-hmm. Wow. Because you said that you should have 5 person, and he has only possibility to sign up directly under him, only 3. Yes, because it's such a marketing plan. It's not multi-level, but it's free legs. I know. There are so many different styles of plans, and that's a tough one for me to answer for him. He should talk to the leaders in his own company that are
having success, you know, to find out how we should place those people in the marketing plan. I just don't know enough about his plan and stuff. It'd take too long to figure out here on the call. Yeah. Don mówi, że nie może ci dokładnie zarekomendować, co powinieneś w takiej sytuacji zrobić akurat. Natomiast to, co może ci powiedzieć, to powinieneś znaleźć jakąś osobę w swojej firmie, która ma bardzo duży sukces tam osiągnęła i najlepiej z nią porozmawiać na temat tego planu marketingowego akurat konkretnego w waszej firmie, żeby jakby na podstawie jego doświadczeń jak najlepiej strategicznie podejść do ustawiania tych osób w twojej strukturze. Natomiast to, co Don mówi, to odpowiada takiemu planowi, który jest oparty na multilevel, czyli możesz nieskończoną ilość osób w pierwszej linii sobie zapisać bezpośrednio pod sobą. Ale to jest możliwe, tylko że po prostu Don mówi, że nie będzie ci tutaj opowiadał, czy rozkminiał tego konkretnego twojego planu trójkowego, ponieważ no, to by zajęło tutaj za dużo czasu i wolałby, żebyś ty bardziej się zarekomendował u kogoś, kto u was w firmie dobry zysk na tym zrobił, że tak powiem, w ustawieniu tych osób w swoich strukturach. Nie, moja firma. What I teach works virtually for every country in the world because it all involves them getting the people to duplicate. You know, once you're duplicating, how you place them and where you put them, that's up to you. Ja uczę systemu, który polega głównie na duplikacji. On w zasadzie, ta duplikacja odpowiada do każdej firmy, w której jesteś. To, w jakim miejscu ty daną osobę wrzucisz, to tak naprawdę już jest jakby mniej istotne, bo ze względu na to, że jeżeli nauczysz nawet te 5 osób, które gdzieś tam włożysz w tą strukturę, nauczysz tej duplikacji, to ci to będzie wszystko rosło, więc no to jest w zasadzie najmniej jakby w tym wszystkim istotne. Najważniejsze jest to, żebyś ty się nauczył tej duplikacji, żeby nauczyć te osoby, które będziesz wprowadzał, jakkolwiek je tam ustawisz w tej strukturze, żeby się nauczył duplikacji. Tak, no ja wiem, dziękuję bardzo. U mnie moja firma to zaleca, przepraszam, po prostu podpisywać pod osobę, która jest gdzieś tam najniżej. I wtedy jej się daje takiego spadochroniarza. Ona zyskuje jedną osobę. Mm-hmm. Yeah, Adrian, I don't know in his marketing plan, those three people, if one of them becomes inactive, what happens? Do three more roll up or one more roll up? There's just too many factors here to consider. On nie wie co się dzieje w twoim planie marketingowym, jeżeli na przykład dana osoba przestaje działać. Czy to podnosi się cała ta struktura wyżej, czy nie? No to są, wiesz, różne czynniki, które są zawarte w tym planie marketingowym. Nie możesz tutaj wypowiadać, jeżeli nie zna tych czynników, które jakby determinują osiągnięcie jakichś konkretnych wyników, jeżeli chodzi o wkładanie kogoś w jakieś konkretne miejsce. Ci, co działają w tym planie, no najlepiej będą wiedzieć na ten temat wszystko, co działa, a co jest no nieefektywne, jeżeli byś tam podpisał w jakimś innym miejscu, nie? Adriana, we have people on the call from a lot of different companies, so I just do not talk about any particular one. Mm-hmm. Mamy tutaj Zoom dla osób z różnych MLM-ów, więc ja nie chciałbym tutaj się skupiać nad konkretnym planem danej firmy, bo to nie o to chodzi tutaj. Nie, więc u mnie tak, po pierwsze, w mojej firmie poleca się właśnie wpisywać gdzieś tam na dole już, dopisywać komuś taką osobę, a jeżeli ktoś w środku przestaje działać i jest nieaktywny, to system go omija i po prostu tak jakby go nie było. Tak jakby było puste miejsce. No to nie ma problemu, no to generalnie wiesz, no w każdym miejscu, gdziekolwiek kogoś dasz dobrego, go wyuczysz, no to będzie ci ta noga przynosić profity większe lub mniejsze. No właśnie, no więc właśnie, no tak. Nie, ale myślałem, że jest jakaś zasada, no że jest. No nie ma, no trudno się mu wypowiadać, wiesz, w stosunku do takiego planu, nie? I on mówi tutaj ogólnie o zasadzie duplikacji, a na podstawie tych 5, no to jest taki, wiesz, pierwszy uniwersalny plan, jaki powstał. Jakby odnosi się jakby do tego. Okej. Okay. Any other question? Jakieś inne pytania? Wszyscy wszystko wiedzą. Konrad, pytanie to wyłoszy. Serduszko, okej.
To ja się zapytam, jak zdrowie Dona, jak się czuje. What do you say? How do you feel? How is your health? Oh, my health's great. I stay up until 11 o'clock. I go to sleep at midnight and I wake up in the morning at 5:30 and start getting people organized for their Zoom calls. Now, I don't take naps either. I will doze when I'm watching TV. Okej, więc Don mówi, że cały czas jakby aktywnie działa, śpi, robi kilka Zoomów dziennie. Bardzo często też ogląda telewizję, więc tutaj no, ma dużo aktywności, tak powiem, codziennie. Next question from the chat is, Don, will you write an autobiography? Then a movie will be made in Hollywood. What is the name of the actor who will play you? No, actually, when we get the app upgraded, you've told them about we have this new company with 370 employees. And once we have about maybe 5 million or so sold, I'll do the biography. Mm-hmm. And I've already got publishing companies that want to do my new edition of the book. So, anyway, we'll get that and we'll do the biography. I don't know who I would do it. One thing about that last question on my health, all over the world when I travel, people was guessing my age at around 62, 63. Well, this last December 17th, I was 83. And people, they just don't have a clue on my age because I don't look it. I don't talk like I'm 83. And I don't act like it. I tell them I act like I'm 33. Don mówi, że często ludzie, jak go widzą, to myślą, że on ma 43 lata, czy tam 40, 63 lata, nie wiem, ale ogólnie tak się czuje właśnie. Natomiast w zeszłym grudniu, 17 grudnia skończył 83 lata, więc no, tak to wygląda, że jeżeli jego zdrowie pozwala mu na taką aktywność. Co do waszego pytania odnośnie autobiografii, to prawdopodobnie zajmie się tym dopiero po pracach związanych z aplikacją i z upgrade'em tej nowej książki, która ma wejść i zostanie opublikowana. I wtedy prawdopodobnie ktoś, kto będzie się tam później zajmował jakimś wydawnictwem, to będzie pewnie tą książkę autobiograficzną o nim pisał. The reason I'm not aging so fast is because number one, I take good health products. Number two, I exercise every day. And the biggest reason is I don't have any stress. And that's because I own my life. I have time, money, and health. And if you don't think stress will age you, just look at the American presidents after they're in office 6 months. I mean, stress is terrible. Po pierwsze to, że jestem w tak dobrej kondycji, zawdzięczam trzem czynnikom. Przede wszystkim to, że jem bardzo dużo prozdrowotnych produktów. Dwa, jestem ciągle aktywny i wykonuję różnego rodzaju ćwiczenia. I trzy, moje życie jest pozbawione tak naprawdę stresu, ponieważ nie muszę się niczym stresować, a stres to jest główny czynnik powodujący to, że ludzie się starzeją. I zobaczcie sobie na naszego prezydenta Joe Bidena, który no po sześciu, nie wiem, ile on tam już jest, miesiącach prezydentury po prostu tak mocno zszedł, jeżeli chodzi o psychikę i o stres. When I started doing training seminars, when Nancy did her presentation, she used to always mention about how we used to have a pile of bills called the Better Luck Next Month pile. Zawsze, kiedy robiłem prezentację, a w zasadzie Nancy robiła prezentację taką tego naszego biznesu, mówiła o tym, jak to często było związane z płaceniem rachunków, że przesuwali termin płacenia rachunków, bo one były jakby takim elementem, który zawsze był stresujący. Poznałam Dona wczoraj o 23 naszego czasu, pisał ze mną
do 0.24 jest niesamowity. Irena said that she got to know you yesterday at half before midnight our time, and you wrote to her till half after midnight, and you are incredible. Fajnie. Great. Yeah. Czy jakieś pytania, czy jakieś wasze myśli przychodzą wam? Niekoniecznie muszą być pytania, może macie jakieś swoje te rzeczy, z którymi się chcecie podzielić z Donem, no to proszę, też możecie powiedzieć. I like helping people, I like talking to people, so it's all I have to do. You know, my wife passed away a year ago, and you know, I was bored and lonely, and I started, stumbled onto Facebook, and I've been having a lot of fun with this. And with the time difference, you know, I unfriend people in the afternoon because everybody's asleep in Europe, you know, just to make room to add new friends. And a lot of these people start accepting at, you know, in the morning for them, which is like 2 o'clock in the morning for me, and I end up setting up times for Zoom trainings. Okay, I got it. I have a question from here regarding children. Your children, maybe grandchildren, are in network marketing too or not? Well, both my boys are signed up, but they're both professional tennis pros and teachers. Mm-hmm. And they are just unbelievably busy. My one boy manages my three properties. They can look up failavilla.com. Failavilla.com. It's a private resort 7 miles from me. But and I've got Jessica is signed up, but she's traveling all over the world, you know, with her pro tennis career. You can tell them they go on to Google and just type in Jessica Fela. Mm-hmm. That's what motivates me here. Dwóch jego synów są oczywiście też wpisani do network marketingu. Nie wiem, czy do końca robią ten network marketing, bardziej są chyba zapisani. I jeden z obydwoje jakby są związani z tenisem, szkoleniami tenisowymi. Jeden z nich prowadzi jego resort Failavilla. Możecie sobie wejść na internet i poszukać. Failavilla to jest taki resort.com, .com, który właśnie prowadzony jest przez jednego z jego synów. Natomiast jego wnuczka z kolei też jest wpisana do organizacji, natomiast ona już jakby na razie ma mało czasu na to, żeby zajmować się tym network marketingiem, ponieważ jest znaną tenisistką, coraz bardziej znaną. Możecie sobie też wygooglować, jak ona działa i co robi. Nazywa się Jessica Fela, więc to też jest takie jedna z jego duma po prostu, ta wnuczka. When our two boys were growing up, like when they were very, very young, like, you know, I owned my life, I had the time, money and health to spend an hour every day during the week, just one way to get them to their tennis practice, pay for a coach, a trainer, and get them to the tournaments and so forth. And they end up both getting college scholarships. And Greg married another gal that's a tennis pro, and they started Jessica when she was like 5 years old. And she could be in the top 100 in the world here in 2 years. All because we lived our life. Oboje synów moich obu. Są zaangażowani w trenowanie tenisowe, nie wiem, są nauczycielami gry w tenisa i Jessica z kolei jest praktycznie w ciągu, wydaje mu się, że w ciągu roku czy dwóch będzie w pierwszej 200 najlepszych tenisistek świata. Okej? Okay? Atto, congratulations. Jessica, she actually graduated from Pepperdine with 2 master's degrees, was All-American tennis players. And her just having a free scholarship, her first 2 years at USC was $62,000 a year. And 2 years at Pepperdine was $72,000 a year.
And because of COVID and so forth, she ended up with two more years eligibility, has two master's degrees, and that was at $92,000 a year. Again, because we owned her life, that could all happen. Jessica ma tak naprawdę skończyła szkołę Uniwersytet Pepperdine i tam uzyskała stypendium w wysokości $62, kiedy zrobił $1000, kiedy zrobiła kolejny jakiś tam stopień, to ten magisterski, to jej stypendium wyniosło $72,000. A kiedy zrobiła jeszcze drugi fakultet, to już jej stypendium wynosiło $92,000. Więc to wszystko jest związane też z tym, że była w stanie jakby no, zacząć taką naukę i kontynuować. Wszystko dlatego, że właśnie Don i miał możliwość posiadania swojego życia na własność wypracowaną w network marketing. Proszę. Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jest fajny, mam taki problem. Pytam się, czy osoby, takie znajome, czy chciałaby mieć swoje życie na własność? Jak sobie to wyobraża? Ona, nie wiem. Ja mówię, ale masz jakieś pragnienia? Co ty teraz, mając 60 lat, jakie marzenia mogę mieć? Nina said something like that. She has a not problem, maybe some kind of challenge. What to tell such a person? She's talking with one friend in her age, around 60, and do you have any dreams? She's asking her, and the friend said, "What are you talking about? In age of 60, you would like to have a dream or dreams? It's almost impossible. So, what do you think? What to tell her?" Well, it's really simple. All you have to do is tell her the Jimmy the Butcher Smith story. Oh, okay. You know, I mean, he got into networking when he was 42. He didn't learn how to do it until he was 52. Mm-hmm. And when he's 70, he's worth $35 million. And now he's 92 and he's worth, you know, $90 million. Just tell him that story. Możesz opowiedzieć jej tą historię o Jimmy the Butcher Smithie, który w wieku 42 lat przeszedł na emeryturę, w wieku 52 lat zaczął robić network marketing według treningów z Dona, w wieku 72 lat już miał $35 milionów na koncie, więc możesz powiedzieć, że w każdym wieku to można robić i że to każdy może mieć swoje marzenia. Właśnie i powiedziałam, że jestem ciut starsza i też mam pełno marzeń. She said to her that she is a little bit older than her, and Nina has still a lot of dreams. So it is well, older people have children and grandchildren. You know, they can help them maybe get their dreams to come true. Yeah, starsi ludzie przeważnie mają jakieś wnuczęta czy kogoś takiego, więc nawet jak oni sami nie mają marzeń, to mogą też sprawić, by zacząć spełniać marzenia tych wnucząt, więc to też można patrzeć na to w tą stronę, też można argumentować. Jakbym nie miała marzeń, to bym się załamała teraz przy lęce. If I wouldn't have dreams, I would be broken, especially in the situation with her granddaughter Lenka, that she is so ill, yes. Okay. So Adriana, you guys should all go to bed and I need to go have lunch. Widzę, że Don jest chyba głodny, bo stwierdził, że musi się robić lunch, a wy musicie prawdopodobnie już powoli zbierać się do łóżek. You are hungry, okay, we understand. So encourage everybody, if they have people that speak English, to be on the call on Thursday. Don o lunchu myśli, a my o łóżku, tak? Yeah. Zachęcam wszystkich, kto mówi po angielsku, żeby spotkać się z ludźmi angielskojęzycznymi jutro na tym Zoomie też o 18:30, czy jak macie kogoś angielskojęzycznego, to zaproście go na tego Zooma, żeby sobie po angielsku bezpośrednio posłuchał, bez tłumaczenia. Okay, so thank you very much, Don. Thank you, Adriana, for translating. She does great. No problem. Thank you. Have a nice evening.